Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie wszystkich na KHT numer 30. Mam nadzieję, że widzicie mnie Państwo. Kot jest tam z tyłu, na kuchence mikrofalowej. Integralny element aneksu, oczywiście mojego aneksu. Proszę Państwa, ciężki dzień dzisiaj miałem z wielu powodów. Pierwszy powód to rozmawiałem z kim, z kim zaczynam kręcić cykl programów, z dziennikarzem zresztą. Nie będę na razie wymieniał jego nazwiska, w poniedziałek kręcimy pierwszy program. Dotyczy to oczywiście tych adopcji handlu dziećmi, dziećmi, dzieci z FAS i to, co on mi powiedział, a wszystko ma udokumentowane i wszystko jest udokumentowane również pismami procesowymi i również ze zdaniami. To muszę powiedzieć, że ciężko mi się otrząsnąć z tego wszystkiego. Jeszcze do tego wrócę, ponieważ mam w tym wszystkim bardzo dobrą informację. Tak mi się przynajmniej wydaje, że ona jest bardzo dobra. No, po czym na swoje nieszczęście wysłuchałem wywiadu z wiceministrem Obrony Narodowej, po którym po, jakbym to potraktował wszystko poważnie, co mówi ten młody człowiek, pan minister, to powinienem no to powinienem wziąć zastrzelić swoją rodzinę i pójść i powiesić siebie, bo przecież skalany PRL-em nie mam prawa mieć żadnych praw u nas w kraju, a najlepiej gdyby oficerowie, którzy zaczynali w PRL-u, a potem co prawda ginęli w misjach, pracowali na ruskich, na przykład, byli dość że tak powiem, aktywni, wielu straciło zdrowie, a wszyscy praktycznie nerwy i niektórzy życie, a wszyscy praktycznie nerwy i zdrowie. No to powinni raczej się powiesić po prostu. Najlepiej, żeby umarli. Już, żeby umarł. No cóż, młodzi ludzie mają to do siebie, że są zero jedynkowi, tylko że co z tego wynika, proszę państwa. No ale cóż, mnie to już praktycznie nie interesuje. Ja mam już za sobą działalność w sektorze państwowym, i więcej dla sektora państwowego nie będę działał, dlatego że zrobiono wszystko, bym nie działał, więc działać nie będę. Mogę tylko tutaj zanudzać. Państwo, a pan minister jest młodym człowiekiem, pewnie zmądrzeje kiedyś. Dziwię się, bo moi koledzy, którzy są prawicowcami, prawdziwymi prawicowcami, prawdziwymi narodowcami czy prawdziwymi patriotami, raczej tego nie mówią, a potrafią rozróżnić bandytów, których należy ukarać. I tych, którzy kiedyś może popełnili błąd, potem ten błąd usiłowali naprawić, ale jak widzę nie ma co naprawiać. Ja uważam, że moje 21-23 lata właściwie pracy na kierunku rosyjskim dla Nowej Polski zostało przekreślone jednym podpisem i zostało po prostu zmarnowane. Również przeze mnie, proszę Państwa, to przykre co mówię, ale tak to odczuwam, szczególnie po takich enuncjacjach. A już skoro jesteśmy przy MON, to chciałem powiedzieć coś na temat czegoś, co dopiero będzie, proszę Państwa. Nie widziałem tego filmu, ale jutro TVN ma wyemitować program o Łowczyni Szpiegów. Program, w którym ma być podobno według enuncjacji prasowych. Powiedziane, że tłumaczka ministra Macierewicza mogła być agentem GRU. Oczywiście, że mogła być. Tak, de facto to każdy mógł być agentem GRU, CIA, BND, Mossadu, chińskich służb, czy jakichkolwiek innych służb, nawet tych z Zambezi Południowego. No cóż, proszę Państwa, ja zauważam tylko i nie chcę komentować filmu, bo go nie widziałem. Sprawy nie znam tej tłumaczki, czy tej, sprawy, czy, czy tej łowczyni szpiegu, więc zobaczę, co tam jest, będzie mówione. Sam ciekaw jestem, natomiast zauważyłem pewną taką prawidłowość. Ile razy zaczyna się coś konkretyzować w sprawie patriotów, czy kupy broni od Amerykanów, natychmiast zaczyna się albo książka wskazująca, że minister Macierewicz jest. No, może być, i wszystko wskazuje, że jest, dokładnie nie wiadomo czym, ale jest, albo tego typu enuncjacje. To zawsze następuje po tym, jak zaczynamy się dogadywać w sprawie patriotów. To jest bardzo ciekawe po prostu, komu zależy, żeby tych patriotów w Polsce nie było. Prawda, ja nie mówię o patriotach. Ja mówię o rakietach, Patriot, proszę państwa. To jest taka różnica. Zauważyłem taką właśnie prawidłowość. Minister Macierewicz jest ma oczywiście swoje wady. Nie jest moim zadaniem, ani nie mam prawa, ani nie chcę nawet analizować jego osobowości. Minister Macierowicz cały czas zresztą uważa mnie za prowokatora. Minister Macierewicz bardzo często opiera się niestety na pewnych paternach czy na pewnych schematach i tak to wygląda. Trudno. Ale ta sprawiedliwość jest rzeczywista i tę prawidłowość warto jednak przebadać. Tylko po, po, po pierwsze, kto to właśnie przebada? I to jest właśnie najciekawsze w tej chwili, ponieważ podrzucono mi artykuł z Defens 24. Tak, czy to jest Defens? Tak, Defens 24. Na temat to dokładnie, że komisja Sejmowa. Sejmowa komisja przeciw zwiększeniu budżetów CBA i Agencji Wywiadu. O CBA się nie chce wypowiadać. Natomiast jeżeli chodzi o Agencję Wywiadu, jest tu bardzo ciekawy pasus w tym wszystkim. Spes komisja wnioskowała o zwiększenie przyszłorocznego budżetu AWO o ponad 24 miliony złotych. Środki te miały zostać przeznaczone na zwiększenie zatrudnienia, i inwestycje majątkowe. To znaczy oni Przeciw są zwiększeniu, czy. A, to jakaś komisja finansowa, spec komisja, tutaj z tego wynika. Natomiast bardzo ciekawe, na zwiększenie zatrudnienia i inwestycje majątkowe, proszę Państwa, AW się znowu na mnie obrazi. Im tych pieniędzy nie trzeba. Oni muszą się zreorganizować, proszę Państwa. Gdyby zamiast jednego wielkiego departamentu, Zajmującego się papierem toaletowym, środkami logistyki, i tak dalej. Jak w Wielkiej Brytanii zatrudnili cztery osoby, w tym trzy na etacie cywilnym i jednego emeryta, mieliby już kupę pieniędzy, bo wszyscy tam są na etatach oczywiście Agencji Wywiadu, czyli na etatach służbowych. Więc każdy jest oficerem, pułkownikiem, i tak dalej, i tak dalej. Gdyby na przykład to, co ja postulowałem już dawno, ze względu na a po tylu latach na absolutną dekonspirację szkoły i dekonspirację ludzi, którzy tam są, i całe szczyt to po tygodniu już wie, kto jest w szkółce, kto nie jest w szkółce. Ja zanim jeszcze poznałem szczyt to dokładnie, to wszyscy wiedzieli, że przyjechałem do szkoły jako wykładowca i kim jestem, bo to już są rodzinne przedsiębiorstwa tam w tym wszystkim. Gdyby tą szkołę zlikwidowano, na przykład, i stworzono z tego prawdziwą szkołę, ja nawet napisałem plan, jak stworzyć prawdziwą szkołę tajną. Nakierowaną na specyficznych ludzi, notabene BND ma podobne układy, na, i na specyficzną pracę, na stworzenie ścieżek kariery dla oficerów operacyjnych, a nie stworzenie przytuliska dla różnego rodzaju dziwnych ludzi w tym momencie. Gdyby to zlikwidowano, to wówczas również byłyby pieniądze, i to duże pieniądze. Ja kiedyś przeprowadzałem szefa jednego z szefów wywiadu po Wielkiej Brytanii, po kontrwywiadzie i po wywiadzie, pokazałem im, jak to naprawdę wygląda, gdzie okazało się, że, to jest, że sprawy logistyczno-kadrowe to tam nie ma funkcjonariuszy. Tam są po pierwsze etaty cywilne, funkcjonariusz na ogół jest tylko szefem i to na ogół emerytowany w niektórych przypadkach, są jeszcze firmy outsourcingowe i na to się pieniędzy nie wydaje. A propos szkoły, kiedy ja to za poprzedniego pisu powiedziałem, to co ja usłyszałem od y, tych wszystkich pisowców, no ale to przecież jest etos wywiadu, to jest związane z etosem wywiadu. Bardzo dobrze. Z jakim etosem? Etosem jakiego wywiadu? prl -owskiego. Bardzo dobrze. Jeżeli nadal mamy dbać, dbać o etos, etos służb PRL-owskich, to po cholerę była ustawa dezubekizacyjna. Jest to logika, ale z tą logiką. Jak wiadomo, w Agencji Wywiadu to lepiej nie dyskutować z logiką Agencji Wywiadu, bo to jest specyficzny rodzaj, rodzaj logiki, której nawet profesor Hołówka, za moich czasów chyba docent Hołówka, nie przewidział, że taka logika być może. Ale to już jest i tam jest wiele takich różnych rzeczy: samochody, historie, różne historie. Wiecie. I jakby to wszystko zrobiono, to starczyłoby pieniędzy, i można byłoby przyjąć jeszcze tych oficerów. Operacyjnych, wyszkolić ich. I oni by wspomogli tych kilku oficerów operacyjnych, którzy pracują na kilkudziesięciu oficerów nieoperacyjnych, bo to jest bardzo ciepło. A potem oficerowie nieoperacyjni wychodzą sobie po 15 latach na emeryturę, bo mają takie same prawa, szybciej awansują, więc dochodzą majorów, pułkowników, zakładają różne szkoły i opowiadają: dyrdy mały, jak to oni szpiegowali. A tymczasem całe życie rozdawali ołówki, a część z nich nie miała nawet, miała nawet orzeczenie o nieprzydatności do pracy operacyjnej. Historia autentyczna, nie będę wymieniał z nazwiska, bo teraz jest cała masa detektywów, różnego rodzaju i innych takich agentów od siedmiu boleści, yy, którzy w życiu agenta na oczy nie widzieli i nigdy na rozwoje werbunkowe nie byli. Więc to jest właśnie mój komentarz, o którym mnie ktoś prosił o to. Yy, ja uważam, że pieniądze są. Jeżeli chcemy mieć wywiad, cały czas, zresztą uważam, że wywiad jest drogą zabawką, on powinien być rzeczywiście wyspecjalizowany, punktowy. Czyli nakierowany na odpowiednie, konkretne cele, a nie, na to, a nie na cel pod tytułem zapewnianie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa, bo to w rezultacie jest cel, który jest bezcelowy, bo cel nic nie znaczy, tylko kwestie punktowe, czyli na przykład chcemy zobaczyć, jak wygląda przebieg rury pomiędzy gdzieś tam, no to tam mamy iść wywiad. I to są takie historie, ale to rządzące muszą zrozumieć. I sama reorganizacja wewnętrzna tej instytucji winna po prostu stworzyć winna stworzyć prawdziwy wywiad złożony z prawdziwych oficerów, po prostu, operacyjnych głównie. Bo naprawdę w dzisiejszych czasach, czasach komputerowych, jedna osoba jest w stanie w naszej agencji wywiadu zapewnić zabezpieczenie w papier toaletowy, ołówki czy jakieś tam inne rzeczy. Mam nadzieję, że nie wiem po co aż tyle papierów, ale to różne historie. Kiedyś robiłem coś z Brytyjczykami i potrzebowałem na CITO Narzo urządzenia do nagrywania, i pan zadzwonił. Przysłali mi to po prostu, dali mi to szybko, przyjechał samochód, dali mi to szybko, a ja bym musiał napisać pismo. musiał podpisać kierownik, naczel zastępca naczelnika, naczelnik, zastępca dyrektora, dyrektor, zastępca szefa i szef. I pewnie po trzech latach dostałbym to urządzenie. Tak to niestety, proszę Państwa, wygląda. jeszcze musiałem podpisać całą masę papierków, żeby tutaj w jednym, w drugim, w trzecim, w czwartym, żebym przypadkiem tego urządzenia nie ukradł po prostu, bo to, co jest w agencji wywiadu i zresztą ABW, to jest podstawowe, to jest absolutny brak zaufania do własnych oficerów. To ja już wiem, że tak było, tak jest, niestety, i chyba tak będzie po tych wszystkich reformach. Tak to wygląda. Z dobrych informacji to na szczęście Ministerstwo Sprawiedliwości wycofuje się z propozycji podwyżki opłat sądowych, bo jak ja to wczoraj przeczytałem, to myślałem, że, proszę państwa, umrę ze śmiechu, bo to ma być reforma dla ludzi, a tymczasem jest to reforma. Byłaby to wówczas reforma, gdzie zwykły człowiek nie miałby dostępu ze względu na wniesienie opłat sądowych, które i tak są wysokie, i wielu ludzi gorzej sytuowanych nie stać na wniesienie tych opłat i odpuszczają sprawę. Po prostu, bo nie będą brali pożyczek, szczególnie w kwestiach zabezpieczeń czy innych historiach i przegrywają i ci bogatsi o tym dobrze wiedzą. I jeszcze raz powtórzę, warto by również to, roz, to roz, roz, rozwiązać, dlatego że w sprawie, o której pewnie będę mówił w poniedziałek, jest taka sytuacja, że adwokat z urzędu jest blisko związany rodzinnie i chyba nie tylko rodzinnie, związany z, ze stroną oskarżającą. To trochę tak dziwnie, prawda? Sąd, tego, sąd to dopuszcza, wszyscy są powiązani ze sobą, więc to jest problem, który należy jednak chyba rozwiązać, proszę Państwa. To nie będzie długa KHT, bo ze względu na to, że ja jestem już trochę zmęczony, dzisiaj mam jeszcze trochę roboty, natomiast... Jutro nie będę miał weekendu, bo jutro i w niedzielę będę na targach książki historycznej. Reset jeszcze nie wyjdzie. Wczoraj opublikowałem okładkę. Reset ma wyjść przed świętami. Nie będzie to, tak jak mnie ktoś pytał, promowany najprawdopodobniej z dwóch powodów. To znaczy, pewnie będzie je, pewnie pani Piotr Jękliński zorganizuje jakieś spotkanie inauguracyjne w Warszawie, o ile się uda. Ale pewnie ja sam będę unikał innych telewizji niż moja własna, z wielu powodów. Po prostu się, powiem szczerze, obraziłem troszeczkę i mam prawo też się obrazić. I nie chcę nawet tam mówić na ten temat. Natomiast bardzo bym polecił wszystkim, aby weszli sobie na wod i obejrzeli rozmowę z panem Piotrem Jeglińskim w cyklu chuliganie literatury z szefem TVP Kultura. To była na TVP Kultura na wodzie. Bardzo ciekawa rozmowa. Pan Piotr Jagliński pokazuje, jak to naprawdę była. Mówi wspaniałe zdanie, że on patrzy z przerażeniem i okazuje się, że w PRL-u nigdy nie było komunistów, a wszyscy walczyli z komuną. Bardzo fajne zdanie. Pan Piotr Jagliński w ogóle ma bardzo rozsądne podejście do tego wszystkiego, a ponieważ jest człowiekiem rzeczywiście zasłużonym i o kilku sprawach, które mówi ja sam znam, bo razem sam z nim zbadałem, m.in. o sprawę, o próbie jego otrucia, gdzie Niestety oficer, który zdradził, zdradził już łop i uciekł, i naprawdę prawda do późniejszych naszych partnerów, ale uciekł już z łopu i zostało to wszystko zamiecione pod dywan idealnie przez rządy lewicowej, prawicowej, to jest nieważne jakie. I ten człowiek sobie może spokojnie chodzić po ulicach, jemu jest we Francji pewnie się zorientujecie, o kogo chodzi. Nic mu włos głowy nie spadnie, ustawa dezopilizacyjna mu nie grozi i śmieje się po prostu z tego. A to jest po prostu zwykły zdrajca, człowiek, który zresztą również pracował w zespole, który później usiłował zdradzić, podłożyć bombę w edycji spotkania w Paryżu. To wszystko wynika z dokumentów IPN-u, żeśmy te dokumenty przeanalizowali, ja pod względem zawodowym przeanalizowałem to wszystko, Emeryty pan Piotr Jegliński dał i tak to działało. I to jeszcze przed czasami, zanim się ujawniłem, proszę Państwa, także nie pojawiłem się nie wiadomo skąd. Po prostu są pewne rzeczy, które należy w jakiś sposób zdyskontować. Ja uważam, że że taka jest moja rola w tej chwili, bym jednak coś dalej dla Polski robił i robić dla Polski będę. Z innych spraw, o wiele ważniejszych i o wiele lepszych, to jest to, o czy wywiad korzysta z usług Jasnowidza lub pracują w wywiadzie, proszę pana, w wywiadzie pracują sami Jasnowice. Ja się z pana nie nabijam w tym momencie, Panie Patryku, ale yy, tam sami Jasnowice. Tylko ci sajasdowice zawsze mają, jak piszą cokolwiek, to tak, prawdopodobnie mógłbym, jeśli by można było, a w ogóle to jest bardzo prawdopodobne. Lub ze źródła, które może być wiarygodne, ale nie musi. Takie po prostu tacy są nam jasnowidze, proszę Pana. Nie, nikt nie korzysta z jasnowidzów i nie, ani w wywiadzie, ani w kontrwywiadzie, bo to jest rzeczywista praca, powinna przynajmniej być. Jeżeli wywiad i kontrwywiad Polski zacznie korzystać z jasnowidzów, to w tym momencie pozostaje nam na przykład patrzeć, kiedy w rezultacie Polska przestanie istnieć, proszę, pana, proszę Państwa. O za tym ja nie widzę ani nie wierzę w jasnowidzów, nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. Można przewidywać pewne, hipotezy, stawiać hipotezy do przyszłości na podstawie teraźniejszych przesłanek, ale czegoś takiego jak Jasnowic nie ma. I proszę Państwa. No tak, więc proszę Państwa, jeszcze jedna, jedna rzecz. Otóż nie polska centrala, i to ktoś związany z centralą jednego z największych portali społecznościowych zwrócił się do mnie z pytaniem, czy nie nakręciłbym z nimi filmu. Właściwie dwóch filmów. Oni by mi pomogli trochę logistycznie, trochę technicznie. Jeden film, to chodziło o film o księdzu popiółszce i tutaj ustawiliśmy sobie, ale wcześniej prawdopodobnie nakręcimy film właśnie o tych adopcjach. Rzeczywisty, w kilku krajach świata. I rozmowy będę prowadził za jakieś dwa tygodnie. Jestem zaskoczony, ale właśnie zwrócili się do mnie o to, z tego portalu społecznościowego, ogromnego zresztą, jednego z dwóch głównych, więc domyślacie się o, o, co, o co w tym momencie chodzi, w ramach projektu, który oni mają na całym świecie. Zaskoczony jestem, że mnie zauważyli. Może to jest lepsze od y, czegokolwiek. No więc zobaczymy. Oczywiście to jest bezpłatne, oni nie płacą za to, potem no, ewentualnie można na reklamach zarabiać. Ja będę miał prawa autorskie, będę, będzie logo SWD TV, ale prawdopodobnie będzie z tego to reklama. To ma być film, prawdziwy film dokumentalny, a nie jakaś sensacyjna historyjka w stylu Przerabiania na mace czy różnych historii, to ma być film prawdziwy, oparty na faktach, i te fakty są, i są rzeczywiste rzeczy udokumentowane, które my będziemy chcieli też po prostu pójść ich śladem. Jeśli się uda, będę bardzo, będę bardzo wdzięczny. To dobrze, chyba ma Pan wątpliwości? Panie Małgosiu, chodzi o ten, chodzi o to, o te, o ten portal. Nie, nie mam wątpliwości, sam się tego boję, ponieważ trochę mnie to zaczęło wszystko też przerastać. Ja nigdy nie spodziewałem się, proszę Państwa, że na starość stanę się kimś zupełnie innym, a jak Państwo wiecie, nie uważam się za dziennikarza. Uczę się i dla mnie to będzie duża nauka. Dobrze, że będą mi służyć ludzie pomocą techniczną i to zarówno pomocą techniczną w, w sensie kręcenia filmu, mimo może ja też mam operatora, że Szymon jest świetnym operatorem też będzie w tym uczestniczył. No i w kwestiach montażu, czy w kwestiach później muzyki tych wszystkich rzeczy, to ma być wszystko oryginalne. Ktoś tam ma to zrobić, tą muzykę, i więc może to być ciekawa rzecz. Jeśli oczywiście wyjdzie, to bardzo się cieszę, bo zawsze chciałem coś takiego robić. I nie tyle pisać książek, co książki, co chciałem, co chciałem coś takiego robić, ponieważ nie miałam możliwości, zacząłem pisać książki. kocham, proszę Państwa, film. Także cieszę się, że tak będzie. Że tak będzie. O ile to nie chodzi o wymanewrowanie, program w Polsacie był. Tak był, ponieważ jako prowokator Polsata, prowokatora Polsat nie zapraszał, wiarganiając mnie oczywiście. Był, był program z panem Juraszem, puszczony w środę. Zdaje się, że on jest w sieci. Nie wiem, nie pocięto go prawie w ogóle. Także bardzo dobrze, że tak się, że tak się stało. No właśnie, teraz coś mi mówi, tak się zastanawiam, czy ten bednaż i wciąganie Pana w tematy o dzieciach to nie jest bomba atomowa, żeby Pana w kosmos. Proszę Pana, e, mnie zawsze chciano w kosmos. Jedni czy jedni czy drudzy i dotąd chcą. Dlaczego Pan tak uważa? Czy mam być tak wrażliwy? Bo to jest wam kwestia wrażliwości. To samo dotyczy zresztą pana ministra obrony narodowej, bo jeśli jesteśmy wszyscy, jeżeli coś krytykujemy, to i nagle stajemy się tacy jak oni, jak tych, którzy krytykujemy. To, co ja dzisiaj usłyszałem od pana wiceministra, to nie powstydziłby się tego takich słów człowiek w latach 50. w latach 40. dotyczących AK na przykład. To, były tak, to są tego typu historie, proszę państwa. Natomiast natomiast ja rozumiem, wie wam, człowiek wrażliwy będzie na takie rzeczy działał. To naprawdę działa. Jeżeli coś trzeba zrobić, nie można zamykać oczu, bo niektórzy twierdzą: Ja jestem tak wrażliwy, że jak widzę, że komu się dzieje krzywda, to przechodzę na drugą stronę ulicy, bo nie mogę na to patrzeć. To jest wrażliwość, proszę państwa, czy tchórzostwo. Ja tchu, do tchórzy nie należy. I to, jeżeli chodzi o pana Bednarza, to on mi tutaj przysyła cały czas SMS-y, że mi się pytał, obiecał mi, że przyśle mi zaświadczenie o swojej poczytalności. jakoś tego zaświadczenia nie mam. Nie będę do niego dzwonił i rozmawiał, tylko będę to załatwiał publicznie, tak jak zapowiedziałem w filmie, jak tu był. Obiecał mój również, że przyjedzie do Warszawy i powie wszystko, co wie, co zeznał przed prokuratorem, co zeznał. Czyli to ma jakąś moc prawną na temat śmierci posła Włócikowskiego. Ciekaw jestem, co zeznał, a mógł chciał to wiedzieć. Obiecał mi również przysłanie materiałów dowodowych, jak i na tych swoje sprawy, więc czekam na te materiały cały czas. Nie zamykam drogi, bo ja rozmawiam z każdym. W sytuacji, o której mówiłem na samym początku, będę miał to udokumentowane. Już mam częściowo, widziałam dokumenty i częściowo mam udokumentowane to, co mówi. Ten człowiek, który naprawdę nie jest na świeczniku, nie chodzi po, po telewizjach, swoje przeżył i naprawdę będzie to ciekawe z programów. Co nie znaczy, żebym ja jeszcze raz powiem, panu Bednarza absolutnie skreślił, ponieważ ja mu częściowo wierzę, że coś jest. Chciałbym tylko wyjaśnić parę spraw wokół jego osoby. Ja tę sprawę wyjaśnię po prostu jak na przykład bardzo dziwne zainteresowanie się centrali policyjnej policji w Warszawie człowiekiem i to też jest potwierdzone człowiekiem który zapytał się coś w sprawie pana Bedarza policja prawie że zamknęła tego człowieka i bardzo interesowała się nie tym pytaniem niewinnym zresztą ale tym człowiekiem o czym to świadczy Państwo się sami domyślcie, ja się tylko domyślam, nie wiem. Chciałbym się publicznie zapytać, bo nie jestem przyzwyczajony w tych sytuacjach do rozmów przez telefon czy SMS-u przez telefon. Wczoraj zadzwonił do mnie ktoś z Bielska Białej, mówiąc, że chciano mnie 4 lata wrobić w coś strasznie szykowano, tu WSI szykowało. Firma jest Piotr Wroński, jakaś tam. Co prawda, tam jest inny peser, bo firma rzeczywiście jest, i 4 lata temu chciano mnie wrobić, a ten człowiek kogoś tego zadzwonił, tylko zapomniał, że 4 lata temu jeszcze ja nie byłem, ja się nie ujawniłem. 4 lata temu jeszcze mało kto o mnie, nikt mnie nie wiedział, więc co mnie chcieli wrobić, kto mnie chciał wrobić. To jest raz. To są takie działania. Ja działam transparentnie od samego początku, a to jest trudne, panie Marcinie, który zadał to pytanie. Tak, a to jest trudno mnie załatwić. A poza tym jak ja słyszę, że ja jestem tym, który rozwalił jedną komendę drugą, cały sąd i tak dalej, to zaczynam się śmiać po prostu. Po prostu zaczynam się śmiać, bo jest to chore. I jak ja rzeczywiście się wybiorę do tego bieleska biała i porozmawiam z tym człowiekiem, to zdaje się, że on skończy w prokuraturze, ani ja. Dzisiaj mi pan Bednarz dopiero przysłał, że zadzwoni do mnie ktoś z Bielska Białej, więc wcześniej dodał mój telefon. Ja telefon zablokowałem, nie będę odbierał idiotycznych informacji. Ten pan to słucha, więc wie, że jeśli uważać mam kogoś, to nie chcę wrobić kogoś nasłanego, to tylko tego pana i jego informacje, bo to zaczyna być bardzo nerwowe, więc ja sobie poradzę. A pana Pawła traktuję normalnie. Tak jak każdego traktuję, tylko, do, tylko wszystkich traktuję dość sceptycznie, przynoszących takie informacje, proszę Państwa, bo ja chcę po prostu dowodu. Tak to wygląda. No cóż, jutro mam ciężkie dni, ciężki dzień, jutro i pojutrze i w poniedziałek, bo cały czas pracuję nad rozwojem SWTV, która jest dla Państwa, nie dla mnie, chociaż jak niektórzy twierdzą, mam parcie na szkło nie powieszę się jak chcę tego, nie umrę tak szybko jak chce tego pan wiceminister niestety będę nadal zakałą i l'enfant terrible przepraszam za mój francuski naszej i prawicy i lewicy i wszystkich. Taka to rola za to jestem do Państwa dyspozycji Dziękuję Państwu bardzo Dobranoc w niedzielę o godzinie 19.30 KHT Questions and Answers